Cześć wszystkim, witamy serdecznie. Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj po to, żeby trochę porozmawiać, opowiedzieć Wam o planowanych filmikach, ale i nie tylko, które zaplanowaliśmy na ten sezon. Będzie się sporo działo, myśleliśmy o tym całą zimę, jak to wszystko przeprowadzić w tym sezonie, tak żeby Wam pomóc w zakładaniu może pierwszego, może drugiego, może kolejnego z rzędu warzywnika, tak żeby wyciągnąć wnioski z tych poprzednich lat i zrobić to w tym roku jeszcze lepiej. Jest ze mną Agnieszka z profilu Forest Studio, mała sadzonka, z którą już współpracujemy kilka lat. Dzięki niej mamy rozsady, które sprzedajemy. Dzięki niej również odwiedzamy fajny warzywnik i dzielimy się poradami na temat głównie uprawy warzyw i kwiatów. Ponieważ masz też od pewnego czasu, od roku farmę kwiatową. Tak, tak. Po prostu macie za dużo rzeczy w sklepie, które chciałabym przetestować. I to głównie właśnie, jeśli chodzi o warzywa i kwiaty. Teraz też powoli coraz szersza jest ta oferta. A właściwie tak to się właśnie zaczęło, że pierwsze moje zakupy były właśnie w sklepie Zielonego Pogotowia, pamiętam. Znaczy, ty może nie pamiętasz, ja pamiętam. Ja pamiętam moment, jak potem się wyspałaś na Instagramie. Tak, tak, tak. Ale no. I to było właśnie fajne o tyle, że no jest oferta fajna i dosyć taka różnorodna, która pozwala właśnie amatorom na to, aby warzywa im się udały z racji też jakości nasion, to jest bardzo ważne. No i oprócz tego, że projektujemy ogrody, to jednak ten warzywnik bardzo ważną częścią jest tych ogrodów, które robimy. Mówię tutaj my, dlatego że jakby Forest Studio to jestem ja i Karolina i razem projektujemy. Natomiast już warzywniki i sama też uprawa warzyw to nas właściwie to skłoniło do tego, żeby się jakby też pokazać może w ten sposób. No i kwiaty, które są teraz bardzo modne. Tak. Kwiaty jednoroczne, które warto uprawiać, których uprawę trzeba rozgryźć, bo literatury w polskojęzycznej jest stosunkowo mało. Dlatego chcemy też pomóc. Dla mnie warzywnik jest nie tylko warzywami, tylko również jest zawsze jakimś takim zakątkiem kwiatowym. To jakby też idzie w parze. No i stąd takie właśnie szerokie plany, z racji tego, że przybywa Was też tutaj sporo osób takich, które są faktycznie, można powiedzieć, zielone, jeśli chodzi początkujące. Dlatego ten projekt, słuchajcie, nazwaliśmy Warzywnik dla Zielonych. Możemy już oficjalnie tak powiedzieć. Tak. Warzywnik dla Zielonych to jest projekt dla tych, którzy naprawdę zaczynają od zera. I wszystkich tutaj stałych fanów Zielonego Pogotowia chciałybyśmy zapewnić, że jakby nie zapominamy o waszym poziomie trudności. Każdy dowie się czegoś nowego, pomimo tego, że to jest tak nazwane. Ale myślę, że też nie wszyscy od razu uprawiają wszystkie warzywa. W sensie, tak, to prawda. Takie, bo które też mamy w ofercie. Przynajmniej ograniczmy się do takie przynajmniej, które mamy w ofercie. Więc warto nawet dla tych osób, które już kilka lat z rzędu uprawiały warzywa, bo może dowiedzą się właśnie o takich nowych jakichś rzeczach, nowych warzywach, które można uprawiać, w jaki sposób można uprawiać. Dokładnie. Lub będą miały możliwość, żeby poprawić coś, co do tej pory nie wychodziło. Dokładnie. Bo musimy też wiedzieć i wy wiedzcie o tym, że jeżeli zdarza się tak, że co roku Wam coś nie wyjdzie, to jest normalna rzecz. Także nigdy nie jest tak, że wszystko wychodzi i nawet mojemu mężowi, który ma gospodarstwo iluś tam hektarowe, co roku coś nie wychodzi, także to nic, no tak samo, to po prostu tak. Tutaj głównym czynnikiem, od którego jesteśmy zależni, jest to pogoda i generalnie jakby cały klimat i cała temperatura, jaka będzie nam towarzyszyła w sezonie i te warunki atmosferyczne, dlatego to są rzeczy, których nie możemy przewidzieć i nie możemy do końca zaplanować pewnych rzeczy, więc dlatego jest nowy sezon, żeby od nowa zaczynać i wyciągać wnioski. Tak, wyciągać wnioski i coś się może uda. Natomiast zapewniam i jakby też od razu kładziemy nacisk na to, że po prostu to są podstawy, jeśli chodzi o zakładanie warzywnika, z którymi każdy taki naprawdę zielony człowiek, który nie wychował się być może na wsi,
Być może nie miał nigdy kontaktu z tym warzywnikiem i nie wie, co to znaczy pikować, właśnie z tego webinaru się dowie. Tak, to może porządkowo tak zacznijmy, w ogóle na jakiej zasadzie to robimy. Organizujemy webinar, na który przygotujecie wspólnie z Karoliną materiały filmowe. Webinar będzie podzielony na dwie części. Najpierw jest część projektowa, następnie część już taka uprawowa. I w tej części projektowej może tak ogólnie powiesz, co będzie zawarte, ile tych materiałów będzie, co będzie też bonusowo, też tutaj dodamy swoje 3 grosze. I ta część projektowa też zakończy się takim spotkaniem na żywo, podczas którego też Wy będziecie mogli zadawać pytania, ale o tym wszystkim może najpierw powiedz o tych materiałach, które przygotujecie. Pomyślałyśmy o tym, żeby jakby wczuć się też w rolę ludzi tutaj przybywających, czyli być może macie ogrody, być może macie już właśnie zaprojektowaną swoją przestrzeń, stąd chciałybyśmy, żeby to było tak dopasowane do różnych sytuacji. Więc proponujemy Wam projekt 3 warzywników, czyli 3 warzywniki w 3 różnych rozmiarach. Wy w trakcie tego webinaru jesteście w stanie sobie jakby wyobrazić i pomyśleć, na co Was stać, ale już nie tu pod kątem materialnym, chociaż też, ale pod kątem takim bardziej wyzwania, czyli czasu, jaki możecie poświęcić na uprawę warzyw, na zajmowanie się tym warzywnikiem. Po naszej stronie jest zaproponować Wam takie rozwiązania, które dadzą Wam taką swobodę też w poruszaniu się w tym warzywniku, w opiece nad nim, żeby to Was nie przytłoczyło, żeby po prostu dało Wam to radość. Więc są 3 wielkości warzywnika. Będziemy przede wszystkim omawiać ustawienie, posadowienie tego warzywnika w Waszym ogrodzie, czyli ten układ funkcjonalno-przestrzenny ogrodu. Jeżeli już wybierzemy miejsce, to będziemy później dosłownie przy tych 3 projektach szyć Wam go na miarę. Jeżeli będziecie sami chcieli sobie zbijać skrzynię, bo będzie to dla Was relaksujące i będzie to frajda, to bardzo proszę, będziecie mieć przepis dosłownie na te skrzynie, gdzie pójść, jaki materiał kupić, jakie drewno kupić, na co zwrócić uwagę, ile wkrętów kupić, jakie wkręty kupić, czym pomalować. I nawet będzie tam pod koniec też kosztorys, taki pi razy oko, ile Wam potrzebne, jaki potrzebny jest budżet na to. I tak jest w tych 3 wariantach, tak. Myślę, że może być to przydatne, ale Wy zadecydujecie, czy sami chcecie go robić, czy dacie po prostu taką listę, bo to jest jedna z list, jedna z pewniaków, które będziecie mieć potem w PDF-ie wysłanych na maila, jakby takie podsumowanie tego webinaru. Możecie pójść do stolarza, który Wam to wykona, możecie pójść do sklepu, po prostu poprosić, żeby ktoś w markecie Wam spakował taką paczkę. Albo możecie po prostu kupić chociażby właśnie w sklepie Zielonego Pogotowia, też są gotowe skrzynie, takie więc wszystko, gotowe zależy, rządki, tak, tak, wszystko zależy od Was. W takim sklepie typu Zielone Pogotowie jest taki asortyment, jaki jest agrotkanina, agrowłóknina, właśnie skrzynie, podłoże, więc to wszystko jakby my podamy Wam na tacy te ilości, które potrzebne są na Wasz warzywnik. Więc chciałyśmy, żeby to było po prostu wygodne, żebyście mogli albo pójść faktycznie, jeżeli Wam to sprawia radochę, żeby to samemu robić, albo nawet z kanapy zrobić takie zamówienie w sklepie. No dokładnie, więc wtedy macie takie ułatwione rzeczy, nie musicie się zastanawiać, sobie spisywać, ile czego będzie potrzebne, tylko wybieracie tak naprawdę tylko rozmiar według tego, jakie macie warunki w swoich ogrodach, więc wybieracie ten rozmiar, ten wariant, robicie zakupy, tak, już według przepisu. I możecie działać, tak, bo tak naprawdę cała frajda jest w tym już później. Tak, już później w tym działaniu. Co i jak. Myślę, że tutaj warto byłoby dodać, że te warzywniki też będą tak skonstruowane, że gdybyście mieli ochotę rozszerzać go, poszerzać, to z takiej eski tego najmniejszego warzywnika spokojnie będziecie mogli go sobie rozszerzyć na tą większą opcję i też mając już te materiały. W tych planach będziecie mieć wymiarowanie, opowiemy sobie, jaka musi być szerokość ścieżki, jaka w ogóle są, jakie są skrzynie wygodne, jaka jest taka docelowa wielkość skrzyń. I to wszystko będzie w tym pierwszym, w tej pierwszej części, takiej typowo projektowej, będziemy po prostu ten warzywnik budować. Jeżeli będziecie mieć szklarnię,
będziemy posadawiać szklarnie, będziemy podpowiadać, na co zwrócić uwagę przy zakupach szklarni, czyli takie naprawdę techniczne tutaj wskazówki. Rozumiem, że też to będzie można odnieść do takiego warzywnika bez skrzyń? Tak, generalnie ja tutaj też nie fiksuję tylko na skrzyniach, nie. Uważam, że są plusy uprawy w gruncie. Warzywnik tej drugiej części, jakby drugiego rozmiaru jest właśnie powiększony o warzywa, które uprawiamy w grządkach. Też podpowiemy, jak to zrobić, żeby nas chwasty nie zagłuszyły. Ale jak najbardziej różne metody uprawy są zastosowane w tych warzywnikach. Oczywiście możecie z którejś z metod zrezygnować. Tak naprawdę nie ma tutaj problemu, zamiast tej grządki dać skrzyni, albo zamiast skrzyń dać grządkę, tak? Będziemy też podpowiadać, jak je lekko modyfikować, te projekty. Tutaj w opisie tego filmiku też znajdziecie link do artykułu Wyższość grządek nad uprawą w gruncie, gdzie są wymienione jakby zalety i dlaczego w ogóle też sadzimy w grządkach warzywa. Jest to wygodne też dla ogródków takich mniejszych, gdzie no ta zmianowość jednak musi być zachowana, nie może to samo warzywo rosnąć w tym samym miejscu, o czym będziemy już mówić w kolejnej części. Ale jest to wygodne, jeżeli mamy małe ogródki i uprawiamy ten warzywnik cały czas w jednym miejscu. Także warto sobie też przeczytać. Przy okazji też powiem, że w komentarzach możecie wpisywać jakby swoje potrzeby, czyli co wy uważacie, czego tutaj nie uwzględniliśmy, a co, czego byście chcieli się na przykład dowiedzieć z takiego webinaru, z tej części projektowej lub z tej części już dalszej oczywiście, tej uprawowej, to też nam ułatwi jakby tak, też jeszcze modyfikowanie jakby tego całego programu. To wszystko jeszcze jest otwarte, jeszcze tak naprawdę nie zamykamy całego nagrywania właśnie z racji tego, że taki feedback jest bardzo dla nas ważny, bo być może jest coś, czego jeszcze jakby nie ujęłyśmy. Z czym sobie nie zdajemy sprawy, nie? Tak. Co może być istotne. Tak. To może też powiemy, okej, będą te materiały filmowe, które będziecie mogli obejrzeć w dowolnym dla siebie czasu i okresie. On będzie przez jakiś okres dostępny. Dostaniecie w PDF-ach te recepty czy tam przepisy na wykonanie takich grządek. Tak. Też takie przykładowe wykonawcze projekty. Również. Wizualizację. Zobaczycie, jak ten warzywnik będzie wyglądał, będziemy mogli się po nim przejść, więc jakby też możecie tutaj sobie wyobrazić, ale rozumiem, że nie każdy ma jednak tą wyobraźnię przestrzenną i no, to jest zupełnie normalne, że trudno jest sobie pewne rzeczy do końca właśnie jakby znaleźć się w tym miejscu. Stąd właśnie po tym pierwszym cyklu webinarów spotkamy się na żywo, tylko dla tych właśnie, którzy wykupią dostęp do webinaru. To będzie jakby w prezencie takie spotkanie z nami i również z panem Grzegorzem, z Michaliną. Będziemy starać się podpowiedzieć wam i odpowiedzieć na wasze już takie konkretne pytania do konkretnych sytuacji. Nie wiem jeszcze, ile będzie trwał to spotkanie, bo podejrzewam, że też będzie to zależało od was, nie mamy tu jakichś ścisłych ram. Tak. Ale będziemy chcieli po prostu wam pomóc i ważne jest to dla nas, żeby się po prostu z wami później też na żywo spotkać. Tak, dokładnie, więc to zależy od was, to będzie jakby spotkanie tylko dla uczestników, więc tak naprawdę przez cały ten okres będziemy odpowiadać na wasze pytania. To będzie tak wyglądało jak taki dyżur ekspertów po prostu. Tak. Najpierw będziecie mieli okazję się zaznajomić z tymi wszystkimi materiałami, przygotować już jakieś swoje wstępne notatki, pytania właśnie. I wtedy spotykamy się na żywo. Później już część druga webinaru, która będzie w późniejszym okresie. Tak, to będzie chwilkę później, chociaż prawdopodobnie one wyjdą tak samo, być może wyjdą razem. Natomiast do drugiej części będzie oddzielne po prostu spotkanie też z nami, dlatego że to jest jednak warzywnik, to jest bardzo szeroki temat. Ten drugi temat typowo stricte uprawowy jest tematem, myślę, że może nawet bardziej, jeszcze szerszym, bo tutaj wchodzą najróżniejsze gatunki warzyw i tu może być problem. Żeby jakby zawrzeć to wszystko, a nie chcemy też robić z tego jakiegoś serialu odcinkowego. Trzeba to jakoś ładnie, zgrabnie zebrać w konkretne ramy. Natomiast to, co będzie na pewno w drugiej części, to będzie płodozmian, zmianowanie, dobre sąsiedztwo. I będą, jeżeli ktoś chętnie to posłucha, ale
zdecyduje się faktycznie, wykorzysta któryś z tych projektów, które Wam zasugerujemy, dostanie jakby już też w prezencie, w tej drugiej części będzie miał gotowy pół do zmian, gotowe zmianowanie, gotowe dobre sąsiedztwo, wszystko jakby może generalnie skorzystać z tych przepisów i no, ten pierwszy rok sobie warzywnik stworzyć właśnie po swojemu. No jest to bardzo duże ułatwienie dla osób, które naprawdę zaczynają od samego początku, czyli rozumiem, że będzie takie też przeprowadzenie od ziarenka już do gotowej sadzanki, do wsadzenia w warzywniku. Tak, 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 dokładnie. Czyli będziecie się skupiać na wszystkich warzywach po kolei, czy to będzie jakoś ogólnie traktowane? Ja chciałabym generalnie przynajmniej rodzinami to podzielić, żebyśmy, ja bardziej chciałabym zaplanować czas, czyli każdy będzie wiedział mniej więcej, że na przykład teraz zbliżamy się do momentu, w którym jeżeli pragniemy mieć tą paprykę i bakłażany, to właściwie są warzywa, które wysiewamy jako pierwsze. I musicie o tym wiedzieć, bo jak się obudzimy w marcu, to już się nie będziemy cieszyć, oczywiście ta sezonka nam rośnie, ale możemy nie zdążyć nacieszyć się tymi owocami. Więc ja jakby o takich rzeczach będę chciała mówić. Ale cykl bezpłatnych właściwie, tak, filmów, które się pojawiają tutaj, które się pojawią jako pierwszy będzie bakłażan, papryka, film, myślę, że będą super dopełnieniem i też podanym na tacy, bo jeżeli ktoś sam chce sobie zrobić sadzonki, to bardzo proszę, może próbować, wystarczy faktycznie sobie obejrzeć taki film, tam będziemy podpowiadać, kiedy wysiewać, czy trudno kiełkują nasiona, czy jakoś im pomóc, czy no po prostu będziecie wiedzieli, z czym się mierzycie, o jakby będziecie znali przeciwnika, grunt to znać wroga, dobrze? A ja też dodam, że te filmiki właśnie, które w międzyczasie będziemy nagrywać, tak jak dzisiaj jeszcze mamy w planie nagrać właśnie paprykę i bakłażana, już to kiełkowanie, tak żeby Was też nastawić, że to już jest ten czas, będą dostępne na naszym kanale na YouTube w osobnej playliście. Ta playlista będzie się nazywała Warzywnik dla Zielonych, więc też łatwo te filmiki znajdziemy. Myślę, że dorzucimy też tam te filmiki, które nagrywałyśmy w zeszłym roku i dwa lata temu, bo w zeszłym roku prowadziłyśmy wyzwanie wysiewanie, więc nie w zeszłym roku, dwa lata temu. Prowadziłyśmy takie wyzwanie, więc tam też dużo warzyw pokazujemy, jak przygotować rozsadę. Tak. Tak, więc tak, myślę, że też te filmiki wrzucimy do tej playlisty, tak żebyście też mieli taką bibliotekę właśnie takich materiałów, bo też podejrzewam, że no nie wszyscy z całej oferty skorzystacie, nie ze wszystkich nasion, a warto sobie gdzieś odświeżyć to, sprawdzić, jak to się wysiewa te nasiona, bo przy różnych nasionach różne rzeczy są istotne, więc myślę, że takie materiały też będą pomocne. Tak. Tym bardziej, że wydawałoby się, że to jest coś podobnego, jest to podobna rzecz, natomiast wtedy nagrywałyśmy ze szklarni, tam faktycznie po prostu ten wysiew się dokonywał. Teraz będziemy też pewne rzeczy pokazywać, bo będziemy przygotowane, ale... W tym webinarze to będzie usystematyzowane, będzie to spięte, będzie wiadomo, że w lutym wysiewamy takie warzywa, że w marcu wysiewamy, bo to się może gdzieś tam mieszać, będziemy to robić też zgodnie z kalendarzem siewu, więc to wszystko będzie usystematyzowane. Będzie jakby taki plan działania na cały sezon, tak żeby sobie te wszystkie prace rozłożyć już wcześniej, żeby wiedzieć po prostu tylko, do jakiego filmiku się później ewentualnie odnieść. Te filmy też będą przynajmniej z tym tygodniowym wyprzedzeniem, żebyście mieli czas na to, żeby przyszły nasiona, żeby zdobyć nasiona i żeby znaleźć chwilkę czasu na to wysiewanie. Ale pamiętajcie też, że zrobimy to tydzień później, nic się nie stanie tak naprawdę, tylko w przypadku tych właśnie roślin, które są, no mają długi ten okres wegetacji i ten, zanim zaczną plonować, to tutaj z tymi się troszeczkę spieszymy, natomiast tu Michasia jak wrzuci to do siebie na kanał, to podejrzewam, że jeszcze będziecie mieć co najmniej z półtora, dwa tygodnie na to, żeby ruszyć z bakłażanami i z paprykami. Oczywiście będzie taka możliwość zakupienia dwóch części osobno, ale ta cena za cały jakby webinar w tych dwóch częściach będzie bardziej atrakcyjna. Oprócz tego przygotowaliśmy dla Was pewne niespodzianki. W naszym sklepie internetowym zielonepogotowie.pl zarówno nasiona warzyw, jak i grządki podwyższone będą przygotowane z rabatem dla uczestników webinaru. Również mała sadzonka również przygotowała niespodziankę, też będzie... Tak, jeżeli będziecie mieli ochotę po prostu na to, że zbudujecie warzywnik, ale w pierwszym sezonie, bo to trzeba też się zorganizować, jeśli chodzi o mini szklarnię w domu,
o wszystkim będziemy właśnie mówić, żeby jakby w tym pierwszym ferworze nie umrzeć i od razu, żeby się nam na wszystko nie rzucać też, nie? Nie można sobie podzielić, co robimy sami od nasionka, a na przykład co kupujemy, jakie gotowe sadzonki kupujemy. Dokładnie, bo wiecie, że na pewno marchew, na pewno pietruszkę i na pewno rzodkiewkę, to wszystko zawsze się wysiewa po prostu, ale jest gro sadzonek, które możecie kupić, możecie skorzystać właśnie, dostaniecie kod rabatowy do małej sadzonki, tam możecie już sobie powolutku zaglądać na sklep, bo część warzywna jest jakby skończona, jest jeszcze, będzie jeszcze część kwiatowa, która przez cały czas jest w budowie, nie wiem jak ten film ruszy, ale od 1 lutego na pewno już wszystko będzie skończone. Możecie sobie popatrzeć, co tam dla Was przygotowaliśmy, bo nie, to nie są takie po prostu zwyczajne, osobne rozsady, tylko to są kolekcje różnych rozsad albo pakiety, czy różne boksy, w takim sensie, że odmiany są wyszukane, no wiem, że... Sprawdzone. Tak, sprawdzone przede wszystkim. Nasiona bardzo dobrej jakości, dlatego jest to gwarancją fajnego plonu, ale możecie też odwiedzić bazarek, ryneczek jakiś, będziecie mieć masę takich sytuacji, gdzie będziecie mogli kupić rozsadę, tylko też my będziemy Wam odpowiadać, kiedy macie się udać na ten bazarek, bo wiemy, że w tym czasie, skoro my sprzedajemy w małej sadzonce, to, no to wiemy, że to się będzie pojawiało już w sklepach czy na jakichś bazarkach. Także chcecie, to siejcie. Chcecie, to kupujcie. No, może się tak zdarzyć, że coś się nie uda, tak? Tak, no, chcecie, to dokupcie, jak się coś... Zależy, tak, kto ma jakie warunki, gdzie przechowuje te rozsady. Cel jest jeden. Cel jest taki, żeby po prostu zachęcić Was do tego, żeby warzywniki robić różnymi sposobami. My Wam podpowiadamy, co możecie zrobić, no co możemy od siebie właśnie zachęcić do tego, żeby odwiedzić małą sadzonkę i sklep Zielonego Pogotowia, jeżeli macie tylko takie życzenie, ale też Was zachęcamy do tego, bo do tego, żeby wysiewać samodzielnie, żeby dotykać tych roślin, że to jest naprawdę, no można to pokochać. Natomiast myślę, że sprawi Wam to frajdę, a w tych dwóch częściach, znaczy jakby idea też jest taka, żebyście sobie mogli to odtworzyć, może nie całość drugi raz, ale są pewne rzeczy, które czasami człowiekowi umkną, a przy nagraniu, które można ileś tam razy sobie odtwarzać, czy jakiś czas, może tak bardziej, zawsze można do tego na chwilkę wrócić i się dobrze przygotować do takiego właśnie dyżuru ekspertów, żeby dowiedzieć się wszystkiego. Jednak samo projektowanie i projekt warzywnika nie jest wcale taką tanią rzeczą. My projektujemy tych warzywników naprawdę sporo. Chcemy też i mamy nadzieję, że ta cena będzie dla Was atrakcyjna tego webinaru, bo no tutaj z całej mocy chcemy, żeby to było fajne, merytoryczne i przede wszystkim no, podane na tacy. Głównie o to chodzi. No ale generalnie chciałybyśmy, żebyście zaczęli uprawiać warzywa albo dalej kontynuowali i się nie zrażali niepowodzeniami jakimiś ewentualnymi. A widzimy, że tych miłośników takich własnych warzyw ekologicznych jest coraz więcej i bardzo nas to cieszy. Cieszymy się z Waszych relacji, które wstawiacie ze swoich warzywników, bo często to są piękne warzywniki. Także zachęcamy wszystkich, którzy mają ogródki, a nawet i balkony, do tego, aby takie warzywa swoje uprawiali, bo jest to naprawdę wielka frajda. No dobrze, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. W opisie znajdziecie więcej informacji. I co? Ruszamy ze sprzedażą webinaru i zachęcamy Was do korzystania i uprawiania warzyw. I czekamy na Was na live na żywo. Wszystkiego dobrego.